No dobrze, moi drodzy, kontynuujemy nasze błądzenie tutaj, po tym świecie cudownym. Widzę, że musimy przejść na noc, może dostaniemy się jakoś na drugą stronę, czyli czeka nas wędrówka, bieg do misy, że tak powiem, i z powrotem. Natomiast i tak nie wiem, co tam dalej zrobić, no ale to się okaże. No i co? I włączyłam szybko pauzę, bo tutaj Atreus, ruszyłam tylko analogiem i Atreus się pyta ojca, czy myśli, że urośnie mu taka broda? Pewnie jak Mimirowi w domyśle. A? No chociaż Kratos też ma tą brodę, a on odpowiedział nie. Nie wiem czemu. No i tak stoi biedny teraz niezadowolony. Przepraszam, czy one się non-stop pojawiają? Patrzcie. O co tu chodzi? Szybki! O co tu biega? Ja na strzał! O, to nie szybki. Chłopaki, no bo ja mam dość trochę, no. Przecież was uszlałam tutaj trochę razy. O co to chodzi? Ktoś mi to wytłumaczy? No magic. Okej. Tu nikogo. Dobra, tam jest to jedno przejście, ale teraz to ja nie jestem pewna, czy my to przypadkiem nie byliśmy, jak była ta brama w nocy otwarta. To nam się otworzyło, prawda? Pobadziewie znowu żyje. Ty to jesteś skubany. Tak, tak, wiem, wiem. Zaraz tam dojdziemy. Dobra, to było do smoka. O, tu. Jest otwarta? Czy nie jest? Teraz możemy wejść do obozu upiorów. Dawaj.
Nie, tu trzeba zatoczyć koło, niezłe. Chwila, chwila. Auka. Wiesz co? Tu nas jeszcze nie było. Chyba. No świetne. Tu jeszcze lepsza zabawa. Dobra, trzeba wyjść z tego. Wezwać młot. Okej, okay, to jest szajbus, dobra. Atak, za tobą! Ale wałek. Dobra. No ja muszę ich jakoś stamtąd wyciągnąć. Dobra, jestem wykończona. Ile tych ataków? Atak z lewej strony! Okej. Jeden obóz sług Zejdr z głowy. Przeczytałeś coś ciekawego? Zaraz się dowiemy. Przeprosiny. Tylko chyba nie muszę wam czytać. Dobra. I aha. To jest na włócznie. Aha, to jest w ogóle... okej. Okay. No to jeszcze dwa. Ciebie widzę. Mhm. Jeszcze jeden. Jeden w drzewie, jeden z tej strony. No nie, nie, nie. To może trzeci jest gdzieś tutaj. No nie bądź taki, no weź się pokaż. Nie, no mamy drzewo, tam góra. Atreusie, też spotkałem Durlina. Gdy wykuliśmy włócznie, pojawił się Odyn razem z Durlinem. Groził mu, jakby wiedział, że go znam. Ale jeśli o wszystkim wiedział, to znaczy, że on sam też udawał, kiedy ja i Durlin udawaliśmy, że się nie znamy. Oczywiście. Rany. Ten to potrafi kłamać. A, widzisz? Skubaniec. No dobra, ale to nie rozwiązuje. Jezu. Nie rozwiązuje nam. Jak to kurczę spalić? Ktoś wie?
Chyba trzeba ogniem potraktować, nie? Tak z ciekawości. Tak. Nie, nie. Czekajcie, a jak młot odbiorę, dalej działa. No dobra, czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego na przykład ten przestał działać? Tak jak i tamten, a te dwa się cały czas palą. Auka. Ciekawe. Chłopcze, dobrze mi się zdaje, że miałeś okazję poznać się z córką Thora? Tak, Tryd jest świetna. Chcę kiedyś zostać walkirią i zasługuję na to. Mówiłem jej o naszych walkach z walkiriami, ale nie wiem, na ile mi uwierzyła. Za to opowieści o Odynie w ogóle nie chciała słuchać. Każdy bywa ślepy na problemy w rodzinie. Do pewnych wniosków trzeba czasem dojść samodzielnie. Tak, byliśmy tu. Czyli ta druga, która nam się tutaj odblokowała. Jak miło znowu was zobaczyć, łapsertaki. Siema, Brock. O, tam waszą starą obrażę. Patrzcie. To jest ta droga, która jest... O ty, kurde! Lubisz tarczę? No, ona wcale nie prowadzi do góry i... Nie wiem, jak tam wejść. Aha, no tak, i tędy nie przejdziemy. Tam byliśmy. No dobra, skoro mamy tu wesoło, jeszcze tu wrócimy. Wiem, że to zadanko wisi. Zobaczymy, co się stanie, jak odprawimy naszego kolegę. Miałem ci powiedzieć. W bibliotece Odyna przeczytałem, do czego służy Gjallarhorn. Jeśli zadmie w niego Bóg, dźwięk rozejdzie się po światach i zestroi przestrzeń między nimi. Gdybyśmy zrobili to na przykład w świątyni Tyra, otworzylibyśmy naraz wszystkie wieże łączące światy. To poważne zagrożenie. Ciekawe, dlaczego go nie zniszczył. Pewne artefakty nie dają się zniszczyć. Cóż, powinniśmy powiedzieć Freyi. Atreusa mamy ulepszonego na maksa. No pancerz mi pokazuje, co jest. Ach, ten amulet. Kurczę, no nie zapytałam o ten amulet w sklepie, to akurat fakt. Teraz tak, łuk ma na wszystkie trzy, zdolność łuku. Kurczę, tu mu jeszcze brakuje.
Ej, witaj. To tu było? Mam dla ciebie pewne zadanie. Nie było ich tu. Przepraszam, panie Kratosie. Dobra, to chodzi o te jelenie właśnie. Jak prosiłeś? Wyglądają na zdrowe. Mów. Drzewo stało się jakby przerośnięte. No i? No, i jeśli nazbyt się rozrośnie, gałęzie staną się za ciężkie i opadną. Co byłoby niefortunne, bo podtrzymują wszystkie światy. Nie jestem ogrodnikiem. A to ci nowość. Nie, nie potrzebuję twojej pomocy w zakresie ogrodnictwa. Proszę tylko, żebyś zwrócił uwagę na jelenie pór roku. Zwykle pożywiają się liśćmi i korą drzewa. Niestety zgryźliwek postanowił podpuścić zuchwałka, żeby ten je uwolnił. Jeśli spotkasz jelonki w czasie swoich podróży, będę wdzięczny za sprowadzenie ich z powrotem do domu. Wysłałbym jedną ze swoich widmowych wiewiórek, ale one pożerają karmę dla jeleni. Koniec końców to najlepsze pożywienie we wszystkich 9 światach. Widzieliśmy jelenie. Świetnie. Wystarczy trochę karmy. Kiedy znajdziesz jelenia, uspokoisz go karmą. Później jedna z moich zjaw odprowadzi go do domu. Aha, no i nie jedz karmy, proszę. Bez obaw. Zgryźliwek stwierdził, że jestem zbytnim tchórzem, żeby je wypuścić. Jako, że w niczym nie przypominam tchórza, nie miałem wyboru. Musiałem wyprowadzić go z błędu. Tak, no jasne. Co miałeś niby zrobić? Normalnie to byłby nieszkodliwy dowcip, ale przez Fimbulwinter jelenie nie mogą wrócić i teraz rozpierzchły się w nieokreślonych kierunkach. Było warto. To jak? Udało ci się znaleźć Lindwyrmy? Zawsze byłeś przerośniętą, nieśmiertelną wiewiórką, czy... Do tego przystojną. Nie, kiedyś byłem zwyczajną wiewiórką. Podobnej wielkości, co te widmowe wersje mnie. Nie wyróżniałem się. Trafiłem na drzewo w czasie, który powinien być końcem mego życia. Przypadkiem padłem ofiarą ataku drapieżnika. Lecz drzewo miało inne plany wobec tak pospolitej istoty jak ja. Ale już za długo plotę. Zostawię cię w spokoju, panie Kratosie. Widzimy się następnym razem. No dobrze, czyli skoczyliśmy po zadanko, a nasz kolega niestety nie poszedł z nami. Czyli to nie może być obojętnie które. Z teleportów. Poczekajcie, bo my jeszcze mamy tak oczy z Odyna, możemy się tam trzepnąć, nie wiem czemu chciałam tak powiedzieć. Mamy skarb do otwarcia, jeszcze 8 bodajże i będziemy mieli do otwarcia ostatnią skrzynę. Rozumiem, że w Vanaheimie nie powinno być tak wilgotno. Czy to wszystko przez Fimbulwinter? Wygląda na to, że tak. Mróz i niekończąca się noc w Midgardzie, trzęsienia ziemi w Svartalfheimie, losowo pulsujące światło w Alfheimie, a w Asgardzie najwyraźniej nic się nie zmieniło. Odyn miał czas, by się przygotować. Jak pomyślę, to w Helheimie i Muspelheimie też nie było zmian. Być może starsze światy okazały się mniej podatne. A jak radzi sobie twoim zdaniem Jotunheim? Skąd mam wiedzieć? Tylko sprawdzam moc twojej wyobraźni. Nie wiem. Nie dowiemy się. Więc czy to ważne? Nie chcę powiedzieć, żeby... Lecz? Strażniczka zapiła. Mimirze, gdzie szukać tej strażniczki kruków? Chciałbym ją znaleźć, ale nie wiem, gdzie jej szukać. Ani czy w ogóle jeszcze żyje. Bez obaw. Znajdziemy ją. O!
To ciekawe akurat. Tak, i mamy teraz 40, jeszcze 8 kruków tam brakuje do otworzenia wszystkich skrzyń. No i dowiedzieliśmy się, że jest jakaś strażniczka. Kruków. Co podać? Amulet. Klejnot Yggdrasilu. Niestety go nie mamy i nie możemy odblokować. Cudnie, nie? Się pogapić? Tak, na ciebie, mój drogi. Tej drugiej nie możemy Venom otworzyć, bo potrzeba nam 48 ptaszysk. Znowu te ptaki słychać. Serio, jesteś najlepsza. Serio, zawsze byłaś najlepsza. Ach, no tak. O, jesteście. A ten się chyba upił. Bohaterowie. Opowiedzcie mi we wszystko. To znaczy w swoim czasie. To nie żaden rozkaz, co nie? Odpocznij, Yngwie. Zioła pomogą. Już pomogły. Pomogły, że hej, bo ty zawsze wiesz, co zrobić. Zawsze. Odkąd byliśmy mali, ja pakowałem się w kłopoty, a ty zawsze mnie z nich wyciągał. Temu nie zaprzeczę. Wiesz, że rządziliśmy w Vanaheimie razem za młodu. Jestem niewiele starszy od ciebie. To jest Freya rządziła, a ja pilnowałem, by nie było nudno. Przywódca to nigdy ze mnie nie był, choćby szczerze. Myślisz? Twoi ludzie w Vanaheimie są ci oddani. Cóż, chyba potrafię inspirować, sprawić, by ktoś w siebie uwierzył i takie tam. I teraz nie wiem, powiem wam szczerze. Czy to nasz kolega to się zjawi? Z wielkim impetem, że wrócił? Czekaj, ale że czym? Muzą. Ojciec mi o nich mówi. W jego stronach to one inspirują artystów. Czy nie? Ale czad. To ich praca? Teraz idziemy. Już myślałam, że pójdziemy bez niego. Dobrze. No dobra, wróćmy. Chciałem wrócić do krateru. Musimy jeszcze dopiąć kilka spraw. Sługi Seidr wciąż grasują po kraterze, może je uwolnimy. Co jeszcze? Starczy, pamiętam. Czekajcie. Jeleń zimy. Jest. Chyba jest głodny. No chodźże. Musisz ze mną wrócić. Mam gdzieś to, że jesteś głodny. Domu czeka na ciebie więcej żarcia. Chodź! Muszę przyznać, że pomaganie tym jeleniom to przyjemna odmiana. Obawiałem się, że trzeba będzie je zabijać. Tak. Zamierzałeś go zabić, gdyby zaatakował, prawda? Tak. Dobra, cele. A, jeszcze mamy do Durlina wrócić. No i ta brosza, nie wiem, gdzie ona jest. Okej.
Gdzie to jest? 15 metrów. 15? Już tego nie potrzebuję. Może spotkamy się w obozie. Miejmy nadzieję, że w innych okolicznościach. Tylko tyle, bo trzeba zadanie zaznaczyć. Okej. Okay. Birgir jest bezpieczny, więc możemy spadać. Chyba... Musimy o nim przeczytać. Birgir wyposażony jest w uzbrojenie wędrowców, jednak porzucił fałszywą ścieżkę Odyna i poprzysiągł wierność Freyrowi oraz obronie Vanaheimu. Po tym jak jego ofiarne działanie pozwoliło nam uciec... Okej, baliśmy się, że go straciliśmy. Cieszę się, że jednak mogliśmy spłacić swój dług i tym razem uratować jego. To odważny i honorowy wojownik. Że chcesz jeszcze pozwiedzać. Chcę jeszcze pozwiedzać, bo mamy jeszcze tutaj cele. Mamy tak... przysługi. Do Durlina to sobie wrócimy później. Ta brosza. Gdzie jest ta brosza? Trzęsąca się jama. Wiecie co? Może pójdziemy na tę jamę, na tego smoka i może tam znajdziemy... odpowiedź. Do naszego tego zadania pobocznego. Aha, to nie w tą stronę w ogóle. Czekaj, a no tak, dobra, wiem gdzie to jest. Bo to musimy iść w drugą stronę teraz całkiem. A jeszcze dżungla. Mamy kłopoty tutaj. Jak sobie podejdziemy do bramy, to się tepniemy, będzie szybciej, nie? Tylko jak my tam zaszliśmy, to był dzień. O! No i cudowny, przy okazji jeszcze jeden jeleń. Tak, trzymaj mięśniaku! Nie lubię cię. Często to słyszę. Dwa z głowy, jeszcze dwa. Tego nie lubi. Tego nie lubi. Okej. Okay. Kurde, jak tupta, aż trzęsie. Nie fajnie. Czekajcie. Czyli w tę stronę, okej. Okay. A mieliśmy poszukać innego wejścia, pamiętam już. I tam był smok, prawda? No to inne wejście było tutaj, nie? A to trzeba podpalić. No dobra. Uwielbiam. Dobra, jedno z głowy. Jedno. Gdzie jest reszta? Kolejny zagadkowy kryształ. Teraz pytanie, czy to będzie wyżej?
działka! Teraz pytanie, czy to zrobić w dół, czy w naszą stronę? Nie łączą się, nie? Proszę. Łączą się? One są połączone. Ale podświetla stos i stos się nie chce podpalić. Fajnie, trafiliśmy w dziurę, wyśmienicie. W nosie to mam, tak wam powiem. To jest oszustwo. Auka! No w końcu. Nie podświetliło znicza. Okej, okay, podświetliło ci Baldus. Jezu, znowu tu żyje. Od kwiatów dostałem. O nie, zapomniałam o tym, zapomniałam o tym. I co, wbiłam, ale się nie liczę. Atak nad tobą! Nie wbiłam. No dobra, teraz poleci tu. Zniszcz też tę kolumnę! Mamy z nim spokój, ale musimy go zabić, bo inaczej wróci. Aha, nie dobra.
Jesteśmy przy źródle. Mhm. Okej, to jest jedno. Jak się dostać do tej skrzyni tutaj? Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Wiem, że mnie widzisz. Słucham. 5 godzin drogi na północ. 2 godziny na wschód. Usłyszałem, że w tej dolinie znajdę nowy dom. Mój dawny dom zniszczyli Asowie. I co się stało? Nie mogę sobie przypomnieć. Wiem, że pragnąłem nowego życia. Pamiętasz coś, co mogłoby nam pomóc znaleźć drugą połowę tej klepsydry? Widziałem 3 wodospady. Pamiętam, że chciałem się przy nich osiedlić. Kolejny duch zmuszony do tułaczki. Odyn był naprawdę wściekły, kiedy Freja go zostawiła. Odyn nie zamierzał się zatrzymać i dlatego przysłał tutora. A co z Fej? Przeciwstawiła się Thorowi i Odynowi. Kto wie? To prawda na nas czeka. Auka! O! Ja nie chciałam schodzić jeszcze, ale niech będzie. Wygląda jakby coś tędy przeszło, a nie? Będzie ciekawie. A do góry się nie da, co? Nie. Ej, tylko ostrożnie przy tych ścianach, bracie! Przecież zawsze jestem ostrożny. No tak, ostrożny i delikatny. Jeśli coś przechodząc zniszczyło ten tunel, to musiało być duże. Duża czy mała? Każda istota ma słaby punkt. Ha, ale tu cicho. Super. Zaatakuję! No oczywiście, że to cholerny smok. Patrz, przyjdę ci bez tarczy, nie? Walili! Auka! Atakuje!
Widziałeś, Rundel? Widzisz, Rundel? Burza wystarczy, parówo. Powinniśmy byli spodziewać się tu takiej bestii. Warto zawsze spodziewać się niespodziewanego, co? Mam nadzieję, że te trzęsienia już ustaną. Może kiedy zrobimy swoje w dolinie, okaże się ona niezłym schronieniem. Teraz tak, co my mamy? Tutaj mamy skarb, tu mamy zdrówko. To jest fajne, to jest to nowe i esencja regeneracji. Zapewnia małą, stałą regenerację zdrowia. Fajne. Fantom już jest pokonany. Muszą mi zrobić nowego. Dobra, tu mamy przejście. A okej, okay, tu mamy ten nowy kryształ. Jak się do ciebie tutaj dostać? Też wystarczy. Tarcza jest dla rondu. Powinni ci ten zamiast tarczy dać rundel. Boże, pokrywkę. Byś tak z pokrywką chodził i parował. Ej, teraz muszę sobie przejście utworzyć. Nie, o tak. Kolejny kryształ. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Wydawało mi się, że podniosłam 3, ale jak się okazuje, podniosłam 2. Przecież to poezja Kwasira. Ej, to jest ta, Boże, jak ta gra się nazywała na playkę? Ej, a to nie był w ogóle, to nie była maska Ghost of Tsushima, albo z tej innej gry. Nie pamiętam dokładnie. Legenda z Dalekiego Wschodu, podrasowana i opowiedziana na nowo przez poetę Kwasira. Dumny klon płacze, 3 mężów wpada w walce, wiatr wieje dalej. Okej. Okay. Tak, jak się, tak, tak. To są kryształy z Faworskiego, prawda? Sam, kurde, to ja bym chętnie u ciebie Elder Ringa obejrzała rundę. I co? I co? Czy ja powinnam się tak oddalać? Ale jest nadzieja, że wyjdziemy z drugiej strony. Okej. Okay. Czekaj, bo tu powinien być gdzieś kwiatek. O
cześć! Co ty tu robisz? Gotowe! No nie, zblokowałam jak ostatni noob, nie? Nie widzę, kurczę, tego gniazda. Ach, tu jesteś pewnie, co? Jak tu jest pewnie ta poruwa? No właśnie. No to ci przeskoczyłbyś to, Kratos, ja pierniczę. Już zeskoczę. Okej. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Okej, to mamy to i co? I dalej do góry? Że w końcu nam się uda wyjść w drugą stronę. Buźwa. Możemy tu spróbować zeskoczyć. Ale to tak wygląda, jakby tu nic nie było. A. Tyk. I teraz co? Co to jest? A to jest ten kwiatek spalony. Ale kurde, ogród. Studnia życzeń. To jeszcze wylądowaliśmy z innej strony. Patrz na to. Mała kąpiel, bracie? Ja mam życzenie, kurczę, no. Mogę się tam wykąpać? Kolejny zagadkowy kryształ. I znów podniosłam 3, pokazało, że 2. Jeden podniosłam.
Dobra, plus 2, chyba że tak. To niedobrze, bo nam jeszcze skrzynia ta jedna została z tyłu. Dobra, tu chyba będziemy się tłuc z jakimś entem. O nie! Dobra, jest i jeleń. Wiosna! Czas odrodzenia, odnowy. A, brakowało mi zapachu tych kwiatów. Wybacz, jelonku, pora już wracać. Mamy jesień, zimę, wiosnę, jeszcze nam tylko lata brakuje. Został jeden jeden. Dzięki za ocalenie światów i tak dalej. Poszłoby dużo szybciej, gdybym sam się tym zajął, ale dzięki. Chciał powiedzieć, nie ma za co. Jestem w szoku, bracie. Spodziewałem się, że jeleń ucieknie na sam twój widok. Raczej nie roztaczasz aury spokoju. Przecież jestem spokojny. Dobre. Swarowskiego. No, ale to są lewe kryształy, rozumiesz? Kształy runda. O Jezu, Jezu. Kurde, teraz tak, tu mamy wyjście. No i co? I to wszystko? Coś mi tutaj nie gra. Chyba się powinno coś wydarzyć. Kąpiel obiecali. A życzenia poskładać? No tam jeszcze jeden ten został, to może jak zniszczymy, to się coś wyjaśni. Co to było? Jezioro zareagowało na to, że zniszczyliśmy kryształ? Na to wygląda. Ziemia w Vanaheimie bez wątpienia tętni życiem bardziej niż w innych światach. Może się cieszy, że rozbiłeś ten kryształ. Ten staw czegoś od nas chce. Może wrzuć do niego kryształ. Dobrze, teraz pytanie, gdzie tu jest jakaś droga ucieczki? Topiec. No serio? Wow, pancerz stworzony przy użyciu kryształów z krateru. O, wow! Ten sprzęt się przyda. I odłamki. Jeśli wrzucimy je do stawu, dostaniemy nagrodę. Nie najgorzej. Dobrze, że już zebraliśmy wszystkie kryształy, co nie? Tak? Już mamy wszystkie? Ekstra! To żadnego nie pominęliśmy. No proszę. I to fajnie, że to za jednym zamachem zrobiliśmy. No, dodatek skamieniała kość. Świetlisty stop, oczyszczony kryształ. Srebro! Ale ile! Nice. Patrzcie na to. Kurde, coś hojnie.
Naprawdę wszystkie kryształy zebraliśmy po drodze. Teraz tak, w ogóle można iść, nawet trzeba iść do góry. No dobra, to dalej nie widzimy z tej strony, z której ja bym chciała. Wszystkie. To ostatni z zaginionych schematów. Przypuszczam, że możesz liczyć na nowe rękojeści mieczy. O. Cztery na cztery. Ciekawe pytanie. A jednak, wyszliśmy... Dobra, to jedna zagadka rozwiązana. Ale jeszcze tak, to przed nami. Nie zrobione. Tu też się nie dostaliśmy, mimo nocy. No i dżungla. Studnia życzeń. No ale wychodzi na to, że już nie mamy po co do tej studni życzeń wracać. I znowu są, proszę bardzo. Widziałeś? Wystarczy znowu. Bez pokrywki. Jak się u Pinokio dowie, ile na tym przycięłaś. Dobre. Ojejku, jejku. Bracie. Co? Strasznie mnie swędzi czubek nosa. Wcale nie. Wiem, że tylko mi się wydaje, ale mimo to mógłbyś mnie podrapać? Nie. Ja mam pomysł, jak go podrapać. Jeszcze bardziej. Racja. Przeklęte. Okej. Okay. No i co? I teraz tak. O, już trzeba kończyć, ale nie wiem, jak się tu dostać dalej. Powinna być noc. Nic się nie dzieje.
dżungla. Można by się było jeszcze do tej dżungli wybrać w sumie. No i tu ten Jasiu. I tu jest co najlepsze szczelina Yggdrasilu. Oj, by się przydała bardzo. I kupa ulepszeń. No właśnie, o to mi chodziło, że w sumie tak by się dało, nie?